Długi czas suwał Kiarena była liderem rankingu top inwestycji ogłoszonego przez portal samorządowy.pl. Po piętach wciąż deptała jej inwestycja Zgiżycka, polegająca na udrożnieniu szlaku wodnego na kanale giżyckim. To dzieło zrealizowano za nieco ponad 12 milionów złotych. W końcowej fazie głosowania internautów wyłonił się jednak nowy lider – Kieleckie Centrum Kształcenia Zawodowego. Kompleks obiektów zrealizowano za blisko 50 milionów złotych i ma on służyć edukacji zawodowej uczniów szkół ponadpodstawowych oraz osób dorosłych na potrzeby lokalnej gospodarki. Ostatecznie Kieleckie Centrum zwyciężyło w głosowaniu internautów z wynikiem 2903 głosów za. Na drugim miejscu uplasowało się udrożnienie szlaku wodnego na kanale Giżyckim, czyli zbudowanie kładki nad dzielącym miasto kanałem. Tę inwestycję poparło 2586 osób. Trzecie miejsce z 25 ogółem zajęła nasza arena, wybudowana za niespełna 37 milionów złotych. Na ten obiekt zagłosowało 1987 osób.